No dobrze, szanowni państwo, myślę, że możemy zaczynać powoli. Ja nazywam się Bartłomiej Krzysztan, jestem adiunktem w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk i kieruję laboratorium imienia Richarda Pipesa przy tejże instytucji. Jest mi niezmiernie miło powitać państwa na ostatnim w tym roku kalendarzowym spotkaniu laboratorium imienia Richarda Pipesa o książce wyjątkowej, o książce Burzyciele świata w natarciu. Sowieckie grafiki antyreligijne z lat 1918-1941, której autorami są Aleksander Majewski i Dmitrij Panto. I panów doktorów serdecznie witam i za chwilę z większymi detalami przedstawię. Dzień dobry. Dzień dobry. Moim gościem jest też dr Jerzy Rochoziński z Instytutu Pileckiego, który zgodził się skomentować książkę doktorów Majewskiego i Panty. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. Szanowni państwo, dzisiejsze spotkanie laboratorium imienia Richarda Pipesa będzie miało dość wyjątkowy charakter. Będzie zorganizowane nieco odmiennie niż standardowe seminaria, które organizujemy w ramach laboratorium. Dlatego, że na samym początku dr Panto, dr Majewski, jako że książka ma formę albumową w jakimś sensie, oczywiście poprzedzona jest naukowym wstępem, ale bardzo ważną, integralną częścią tej publikacji jest prezentacja właśnie tychże sowieckich grafik antyreligijnych publikowanych do roku 1941. Wobec tego na początku dr Panto i dr Majewski zaprezentują nam te właśnie sowieckie grafiki, te, które chyba zostały wybrane jako najbardziej symboliczne, czy też najbardziej charakterystyczne dla tego okresu. To pierwsza z tych wyjątkowych dzisiaj rzeczy, dlatego że będą Państwo mogli zobaczyć tę prezentację z tymi publikacjami. Natomiast druga kwestia jest taka, że jest z nami, tak jak już powiedziałem, dr Aleksander Majewski, pracownik Instytutu Historii Ukraińskiej Akademii Nauk. Ja będę panu doktorowi pytania zadawał po polsku, natomiast pan doktor będzie nam odpowiadał po ukraińsku. Także jest z nami drugi z autorów książki, dr Dmitrij Panto, pracownik Muzeum II wojny światowej w Gdańsku. I żeby już nie przedłużać, oddaję panom głos. Bardzo proszę. Bartku, bardzo dziękuję za przedstawienie i możliwość przybliżenia naszej z Aleksandrem publikacją. Z Aleksandrem już dawno się znamy, też się przyjaźnimy i też jest moim kolegą po fachu. Kiedy się zaproponował, pokazując swoje unikatowe zbiory, który zebrał sowieckiego plakatu, zaproponował, żebyśmy razem stworzyli publikacje, które by pokazywała pewne tendencje w propagandzie antyreligijnej. Akurat tym się zajmowałam bardziej ja, i dlatego nasza współpraca rozpoczęła się jakby z określonego pomysłu i dobiegła końca. Możemy Państwu zaprezentować to, co Państwo teraz widzicie i co jest do nabycia również w sklepach, też w sklepie internetowym naszego muzeum. Ważne było to, że udało się nam, mi jeszcze przed wojną być w Ukrainie i pracować w archiwach, z archiwum Saszy, również z archiwami w Kijowie i w drugich miastach. Też udało się nam zebrać plakaty z właściwie całego byłego Związku Sowieckiego. Tutaj są przedstawione oni w różnych odsłonach, żeby pokazać, że ta propaganda antyreligijna była wszechobecna i dotykała wszystkie wyznanie, które występowali wówczas na terenie tego państwa i uderzało, wiadomo, z różnym natężeniem i w różnych odsłonach i w różnych okresach inaczej, ale dotknęło absolutnie wszystkie religie, począwszy, wiadomo, od chrześcijaństwa, też prawosławia. Tak jakoś się kojarzyło z poprzednim, prawda, carskim ustrojem, który trzeba było zwalczyć natychmiast po przyjęciu władzy w październiku 17 roku, jak i również tych późniejszych, a nawet walki z szamanizmem, buddyzmem, do którego dochodziło gdzieś tam daleko, daleko za Uralem. Dlaczego plakat? Ja tylko jeszcze kilka słów wstępu. Dlatego, że to był idealnym środkiem jednostronnej komunikacji, absolutnie jasny, absolutnie klarowny, który wówczas przy panującym w tym czasie analfabetyzmem, tak, albo bardzo słabą
znajomością, prawda, jakiejkolwiek wiedzy, bo mało osób ukończyło szkołę, był doskonałym środkiem komunikacji władz z ludźmi i też przez to, że zawierał zazwyczaj jakiś archetypowy obraz, odwoływał się do rzeczy, przekonań, jakichś jasnych komunikatów, które wywierają u zwykłego człowieka skojarzenie pewne, zazwyczaj negatywne, tak, w stosunku religii. Dlatego Sowieci postawili bardzo mocny akcent na inwestowanie w plakat, przede wszystkim zatrudnianie dobrych artystów, wielkie nakłady po 30-40 tysięcy egzemplarzy, jak i również dobra farba, najlepsze drukarnie, najlepszy papier, dlatego żeby ten komunikat jednostronny, taki błyskawiczny, był dobrze wykonany i był przekonujący. Poproszę może następny slajd. Kilka odsłon z Saszą pokażemy, żeby pokazać, w jaki sposób, to jest jakby tylko esencja pewnych plakatów, które są w książce. Nam udało się mniej więcej odkryć około 300 plakatów takich związanych z tematyką antyreligijną, a w książce przedstawione jest 130 plakatów. To nie tylko właśnie obszerny wstęp naukowy, o którym wspominał Bartek, ale również jest komentarz do większości plakatów, są tłumaczenie treści z różnych języków, nie tylko z rosyjskiego, ukraińskiego, również tam z uzbeckiego pisanego arabskim, czyli w tym, no, i tak dalej. Również są biogramy tych malarzy, niektórzy z nich są bardzo znani, jak El Lisicki na przykład, albo inni mniej znani, ale ich drogożyciowe biogramy również pokazują nam, nakreślają epokę określoną, która była obecna wówczas i składa się jakby na rozumienie bardziej tego zjawiska właśnie walki antyreligijnej za pośrednictwem nie tylko, no, plakatu, ale tak jakby też myślimy o karykaturach i obrazach, które się pojawiały. Chciałbym może na chwilę oddać słowo Sasze, żeby on też skomentował kilka plakatów, a potem ja przyjmę paleczkę, żeby dokończyć naszą prezentację. Sasza? Gdzieś zginął chyba. Excuse me. Невеличкі проблеми у нас з інтернет-підключенням. Одну секунду. Aha, o. Okay. Sal, будь ласка. Вітаю всіх, хто вже до нас долучився. Мило мені споткач мого приятеля і співавтора Дмитрія Панто і пана Єжі Рогожинського. Spotkania to poświęcone jest książce, o której będziemy rozmawiać, ale przed wszystkim chciałbym wyrazić wdzięczność dyrektorowi Muzeum II wojny światowej w Gdańsku, Grzegorzowi Berentu i temu personalowi muzeum, ponieważ dzięki tym ludziom łączy mnie nie tylko w czasie masowej agresji rosyjskiej na Ukrainie, to dyrekcja muzeum i Dmitrij Panto pomogli ocalić moja rodzina i syna. Jestem niezmiernie wdzięczny za to wsparcie. Jestem także osobiście wdzięczny wszystkim Polakom i Polsce za pomoc i współpracę, jaki udzieliście i nadal udzielacie Ukrainie podczas wojny. Muszę też przeprosić za moje wymowy i słabą znajomość języka polskiego, którym postaram się w najbliższej przyszłości poprawić, a dziś będę kontynuować po ukraińsku. I w niektórych przypadkach przeproszę Dmytro o pomoc w tłumaczeniu. I przejdę власне українською мовою надалі. Буду говорити повільно, аби було зрозуміло. Річ в тому, що Дмитро на початку зазначив власне основні аспекти і ту кількість, і типографські можливості. Насправді в цей час радянський агітпроп шукав необхідний образ і намагався його створити найбільш вдалим і найбільш зрозумілим для глядача, для реципієнта, але ми маємо також наголосити на тому, що плакат – це унікальне історичне джерело для нас зараз, оскільки воно транслює не лише ідеолого-пропагандистський, в першу чергу, наратив, яким, власне, і мова плакату чи карикатури, з яким, власне, влада радянська, більшовицька, намагалася донести інформацію до основної маси населення,
а також виступаючи промоутером і замовником тих плакатів, а також, власне, їх мистецьке рішення. Тобто тут є дві складові: ідеолого-політичне, пропагандистське і, власне, мистецьке рішення. І тут, що цікаво, в період з 18-го року дуже активно художники почали шукати, власне, цей необхідний образ. І ці чотири плакати, які ви зараз бачите, на яких вже Дмитро зробив акценти, вони представлені в нашому альбомі. Вони якраз і показують, як просто змінюєте додаткові фігури, залишавши повністю підтекстівку і текст, але апелювати до тієї чи іншого культурного середовища. Ці напрацювання, власне, 18-х, 20-х та 30-х років, вони в подальшому ляжуть вже в плакат Другої світової війни. І ті карикатури і карикатуристи, які працюватимуть з антирелігійним плакатом, власне, якому присвячена наша зустріч нині, потім будуть просто кочувати в плакат Другої світової війни і апелювати, власне, до тих же самих груп, до того ж самого населення. Як це не прикро визнати зараз, також з'явився в інформаційному просторі України з тими ж самими завданнями, які були поставлені перед агітаційно-пропагандистським зображенням, починаючи з 2014 року на окупованій території. Тобто не в музейних колекціях, не в приватних зібраннях, не як наукове джерело, а як агітаційно-пропагандистський продукт. Просто він з'явився вже тепер на вулицях окупованих міст і сіл, російські пропагандисти взяли і залучили його до формування нового інформаційного простору. І ті ж самі плакати почали формувати, власне, у населення підокупаційного, яке потрапило в окупацію в 2014 році, абсолютно ті ж самі наративи, які переслідували в свій час радянська влада. Зрозуміло, що антирелігійного плакату ми не можемо бачити. Це були плакати, власне, Другої світової війни, знаменитих класиків-плакатистів, таких там, як Іраклій Моєсеєвич Таїдзе, Кукрінікси. Але ж ми знаємо, що, власне, Дмитро Остахович Мор і дуже багато плакатистів починали свою роботу саме плакатом. Що ви готуючи це видання, ми намагалися зібрати і презентувати, власне, ті зразки візуального мистецтва, які, скажімо так, недоступні пересічному глядачу, тобто ті, які зберігаються в архівах України, Білорусі, Польщі. І в чому найбільша проблема? В тому, що, на превеликий жаль, на прикладі України, українських архівів, яких Дмитро мав можливість до війни попрацювати, на превеликий жаль, немає окремого плакатного фонду. Вся ця колекція плакатних зображень, вона є розпорошеною по архівосховищам, бібліотекам. І саме плакат 20-30-х років, не кажучи вже про плакати 18-го, саме перші плакати, присвячені антирелігійній пропаганді, їх дуже складно знаходити і відшуковувати. Оскільки одна із невеличких частин саме антирелігійної пропаганди і така маленька колекція плакату знаходиться в Національній бібліотеці Вернадського у нас в Києві. Окремі зразки плакатного мистецтва зберігаються у Львівській колекції Львівського музею. Деякі зразки, які ви будете бачити в цій книжці, в цьому альбомі, вони знаходяться в Івано-Франківському краєзнавчому музеї. Окремі, знову ж таки, в окремих і різних архівосховищах. Найбільшу колекцію, яка нині є присвячена антирелігійній пропаганді, вона зберігається в приватному архіву Дениса Яременка, дослідника, краєзнавця, мистецтвознавця за освітою. На превеликий жаль, з початком повномасштабної агресії Російської Федерації він змушений був виїхати за кордон, і, маючи вже доволі поважний вік, він помер на території Німеччини. Його колекція дісталася сину.
Ось я з ним спілкувався. Він не знає, що з нею робити, планує передати в якісь фонди. І тому деякі із тих плакатів, які ви будете бачити в нашому альбомі, ще прижиттєво дав дозвіл на публікацію Денис Яременко, власник колекції, який збирав, сім'я якого була репресована. Ось його батько був священником при радянській владі і пам'ятає всі ці напасті насправді і на релігію, і на працівників церкви. І дуже цікаво, дуже багато матеріалу в щоденникових записах про той період він зберіг, але ж найбільше його зацікавлення завжди стосувалося саме візуального образу, і як, власне, зображала і намагалася замінити власне, іконічний образ Російської імперії, да, церкви Бога, як радянська влада намагалася просто змінити акцент і створити вже візуальний образ нових ікон. Тобто плакат розцінювався в першу чергу як нова ікона для радянської влади. Ось, і тому потрібно було знайти найбільш підходящий образ, і в чому головна суть цього мистецтва? Воно мало абсолютно ємко, абсолютно дуже легко декодовано, не затребуючи додаткових знань і вмінь, навичок для розуміння того, що зображено, донести до малограмотного або здебільшого до неписьменного населення ключові меседжі влади. І тут ми бачимо в цих зображеннях саме перші і найбільш вдалі спроби такої комунікації влади через мистецтво з масою. Дмитро. Okay. Барко, попрошу далі. Chciałbym po prostu pokazać kilka przykładów plakatów, między innymi o tej geografii już dzisiaj wspominałem i dziękuję też Sasze za bardzo głęboki, też metodologiczny komentarz. Widzicie Państwo, również tutaj prezentujemy plakat, który się narodził, się pojawił w Uzbekistanie wówczas. Pochodzi z 21 roku i jakby warto pamiętać, że ta antyreligijna propaganda nie zawsze była jakby bezpośrednio uderzeniem w cerkiew albo w kościół, albo w mieczy, tylko na przykład było pro. Na przykład tutaj widzimy, że antyreligijny plakat walczył o prawa kobiet, o także na przykład o walkę z analfabetyzmem, co dalej zobaczymy, jakby używając takiego uzusu, który był przedstawiony, jak widzicie, tutaj na sztandarze, czerwonym sztandarze, pani, która rzuciła czador, widzimy na dole leżą ubranie, prawda? Napisano grafiką arabską w języku uzbeckim, że jestem wolna, a nad tymi dwoma sympatycznymi panami jest no, po prostu też napis to jest Komsomol. No, zapraszałem do Komsomolu, żeby tutaj młode uzbeczka dołączyły, a widzimy w tej stronie jest mula, który wskazuje prawda, na minaret, na meczet i rodzice, albo zazwyczaj często to byli dziadkowie, tak, które ciągną z powrotem tą wyzwoloną już uzbeczkę. Poproszę dalej. Dalej plakat właśnie ojca, właściwie założyciela sztuki plakatowej w Związku Sowieckim, jakiego Dmitrija Mora, już dzisiaj brzmiało jego nazwisko. Wybrałem ten plakat pokazać, bo jesteśmy w okolicach Bożego Narodzenia i tak właśnie Sowieci, tak używając talentu Mora, pokazywało Boże Narodzenie na tym plakacie i widzimy tutaj jakby dwa przeciwstawne kierunki, znaczy ten górny, który w nocy idą za jakąś gwiazdą, tak po trupach ludzi, tam widać pod tymi drwękami są osoby i oni depczą ich, idą w stronę nocy, ciemności, którą gwiazda prowadzi, a na dole zaś w kontrapunkcie jest, prawda, czerwonoarmiści, proletariusze, którzy idą w stronę gwiazdy, słońca i jest obraz jest jasny, jakby też zestawiając tą ciemność religii z jasnością, który proponował Związek Sowiecki, bo Sasza słusznie potwierdził, bo chodziło o stworzenie wspólnego imaginarium dla całego Związku Sowieckiego. Ateizm miał być tym spoiwem, który by złączył te wszystkie narody, kultury, które tam były, które nie mieli często wspólnej historii, wspólnych więzi, no to ateizm miałby ich złączyć, tworząc nowego sowieckiego człowieka, dla którego byłby właśnie
zamiast wiary musiałby właśnie za tych wszystkich, bo wówczas by ludzie mieszkający na terenie Związku Sowieckiego na świecie rozumieli pewien język i jakby kod językowy, na przykład są obrzędy, prawda, postacie ikoniczne, są miejsca kultu i tego Sowieci niedługo myśląc po prostu zastąpili chrześcijańskie albo buddyjskie albo muzułmańskie miejsca kultu, jakieś, prawda, ikonostas, o którym dzisiaj mówiliśmy, na swój własny. Był, prawda, kult Lenina, Marksa, Engelsa. Pojawił się również mauzoleum jako miejsce Lenina, rzecz jasna, miejsce kultu. Pojawił się też swój język. Pojawiła się właśnie taka swoista, nazwijmy to, nowa religia, która miała stworzyć nowego człowieka, takiego Homo Sovieticus, który dąży do nie do szczęścia w jakimś, prawda, świecie po śmierci, tylko raju na ziemi, który w mniemaniu propagandystów sowieckich był komunizmem. Poproszę dalej. Też przykład dalszego, prawda, inaczej to jest antyszamańska propaganda, nazwijmy to, to jest plakat, który napisany jest w języku jakuckim i pokazuje się też dwa obrazki bardzo proste, że tutaj, prawda, bo wiadomo, część osób była przymusowo tam nawracana, tak, a także jest szaman, który tutaj reprezentuje ten typ wierzenia i widzimy, jak młodzi ludzie się odwracają i idą chętnie do Jakutów, którzy już zaprzyjaźnili się z władzą sowiecką. Poproszę dalej. Kolejny plakat związany z Uzbekistanem, tak? Widzimy to jest ciekawostką, że alfabet uzbecki już w tym czasie, to nieco później, jest pisany łacinicą, bo wiemy, że kilkakrotnie został zmieniony dla krajów Azji Środkowej alfabet. Najpierw był arabski, potem łaciński, a w 1941 roku przeszli na cyrylicę, tym jakby prowadząc niejako kilka pokoleń osób, które umiały czytać w jakimś tam, prawda, języku kazachskim, uzbeckim, w określonej grafice, no, stawali się automatycznie niepisemni przez to, że Sowieci decydowali na zmianę alfabetu. A tutaj widzimy, jak właśnie traktor walczy z mulami i to ogłaszają pierwszą pięciolatkę, które głoszą, że wykonają ją w 4 lata, a wszystko, co przeszkadza tej pięciolatce, między innymi muły i szany, to muszą być, jakby zejść z drogi. I dalej. Kolejny plakat o podobnej tematyce również wskazuje, że traktor jako symbol, prawda, rozwoju, industrializacji Związku Sowieckiego zniszczy wszystko, co przeszkadza. I właśnie walka przeciwko religii to jest walka za socjalizm. I pod takim hasłem również, zwłaszcza w plakatach późniejszych, mówimy teraz o pierwszej pięciolatce, pod koniec lat 20., ten obraz dość obszernie wykorzystywany był w konfrontacji religii jak coś, co ciągnie do tyłu, jak coś, co hamuje rozwój i, prawda, Sowieci jako ci, którzy niosą postęp. Dalej. Jeden obrazek wybrałem dlatego, żeby pokazać stosunek do katolicyzmu, bo wiadomo, że Kościół katolicki również był namierzony, ale tutaj akurat w kontekście różnych światowych wydarzeń, na przykład często plakat był również odzwierciedleniem polityki nie tylko wewnętrznej, ale również zewnętrznej Związku Sowieckiego i dlatego tutaj, kiedy w roku 30. papież ogłosił, prawda, intencję modlitewną za Związek Sowiecki, za prześladowanie właśnie osób wierzących, no to Sowieci szybko wykorzystywali to jako właśnie wyprawę krzyżową Watykanu i całego świata, prawda, zachodniego, chrześcijańskiego przeciwko Sowietom, dlatego papieże pokazywali zawsze gdzieś tam w obliczu jakichś armat, albo to, że reszta zachodniego kapitału jest na sznurku u papieża. Dalej. No, kolejny pokazujący te relacje, także, że te osoby, które jakby starsze, dziadkowie, jakby niosące wiarę, no, przekazując tę wiarę, przeszkadzają dzieciom w rozwoju. Widzimy to szkoła, nad szkołą samolot, pokazując właśnie ten rozwój industrialny. A obok jest cerkaw i babcia właśnie ciągnie przy mocą to dziecko do
Do cerkwi. Często te konflikty rodziny były bardzo, bardzo jawne. Jarmołaj Jarosławski bardzo, bardzo o tym pisał też i też konstatował, że jeszcze w większości wiosek na początku lat nawet 30. były ikony, były czerwone kądziki, gdzie właśnie były wierzące, ale on proponował, że w takim wypadku, jeżeli jest taka rodzina, no to niech te starsze osoby i tam ewentualnie kobieta mieszkają w jednej części izby, a w drugiej części izby, gdzie mieszka właśnie proletariusz, on radził, żeby powiesić tam zdjęcia Stalina, czy nie Stalina, nie, no, Marksa, Lenina albo Engelsa, żeby postawić kontrapunkt, że właśnie w jednej izbie musi być taki podział. Jeżeli nie chcą wierzyć to żeby nie przeszkadzali mężowi na przykład wierzyć w to, co on uznaje za słuszne. Kolejny plakat. To jest ostatni plakat, który dzisiaj pokażemy, i właśnie to jest to tworzenie nowego panteonu świętych. I widzimy tutaj, prawda, El Lisicki, bardzo znany wówczas, no i obecnie też, prawda, malarz awangardzistą, współpracował z Markiem Szagałem, z Kazimierem Malewiczem, więc to jest ze szkołą, jako pierwszy między innymi zastosował fotomontaż w plakacie. I tu pokazuje właśnie, jak się tworzy nowa elita władzy sowieckiej, to jest pokaz z lat 30. I widzimy tutaj nowych bohaterów, wszystkich nie będę mówił, no wiadomo, w centrum jest Czkalow Walerii, tak, pilot, który obleciał świat, a po lewej stronie jest bardzo znany, no, jaki Stachan, prawda, osobą znanej, może mało kto widział go, jak on wygląda. Są osoby, które właśnie między innymi też pracowali na bardzo potężnych urządzenie, wypracowali po 300% normy, etc. A na dole widzimy, że co było panteonem poprzednio, prawda, tu widzimy i księdza, i jakiegoś tam burżuja, i policjanta, etc. A tu już w Sowiecie zastępują to ludźmi, właśnie ludźmi sowieckimi, twardymi, które właśnie niosą ten hasło Czkalowo było bardzo popularne, że jeżeli być, to być pierwszym, tak? No, i to było esencją tego sowieckiego człowieka, który pokonuje każdą normę, każdą trud, a nie tylko żeruje na zwykłych ludziach. To taki krótki komentarz, oddaję słowo Bartku tobie, i to jest tylko jakiś procent tych plakatów, niecałych 10%, które można zobaczyć przedstawionych w tej publikacji. Dziękuję. Dzięki bardzo za prezentację. Potwierdzam, rzeczywiście to jest tylko niewielki wycinek z tego, co rzeczywiście znajduje się w publikacji. Ja może wrócę do samego początku, będziemy sobie patrzeć na tę okładkę i oddaję głos doktorowi Jerzemu Rochozińskiemu z komentarzem a propos właśnie publikacji. Jerzy, bardzo proszę. Tak, dziękuję przede wszystkim bardzo za zaproszenie. Bardzo w sumie ciekawa okazja do naszego spotkania. No i dziękuję przede wszystkim autorom za książkę, bo zacząć należy od tego, że no, zważywszy na okres, w jakim się spotykamy, że no, otrzymujemy doskonały, ciekawy prezent na Wigilię. To jest jedna rzecz. Natomiast druga sprawa, no to przede wszystkim trzeba pogratulować autorom za fantastyczną pracę włożoną w tę książkę i w jej efekt. Jeśli chodzi o efekt, to tak, wydaje mi się, że okres propagandy religijnej, który oczywiście to jest okres, z jakim mamy do czynienia w tej książce 1841, jeśli chodzi o sowiecką walkę z religią, to jest dość długi okres, który się zmieniał, miał różne fazy w odniesieniu do poszczególnych religii, więc oczywiście rozmiary książki nie pozwalają wychwycić wszelkich niuansów, ale to jest rzecz jasna zrozumiałe. No wielką zasługą tej książki jest po pierwsze ukazanie na rolę i wagę propagandy wizualnej, dotychczas wydaje mi się głównie kojarzonej z filmem u nas, i też na to, że autorzy zadali sobie wiele trudu, żeby osiągnąć pewną proporcję, to znaczy mamy do czynienia z plakatami
jakby adresowanymi do bardzo różnych grup etnicznych i religijnych. Też wielką zasługą wydaje mi się to, że autorzy pokazali i wydobyli to, że ta propaganda odbywała się w językach bardzo różnych wówczas, nie tylko rosyjskim, czyli w założeniu ona usiłowała być skuteczna. Tu jest oczywiście niewielki wycinek tego, co autorzy znaleźli. Wydaje mi się, że jest to też w ogóle jeszcze mniejszy wycinek tego, co jakby w ogóle wtedy wyprodukowano. No, mogę tutaj podać jako przykład, nie wiem, czy wy jakoś żeście zaglądali też, bo tatarska fundacja Mardżani w Kazaniu ma olbrzymi zbiór takich plakatów antyreligijnych adresów. On jest zresztą w internecie, no stąd jest całe repozytorium. Stąd go znam, adresowanych do muzułmanów sowieckich i właśnie widać tam jak na dłoni to, co tutaj autorzy starali się pokazać, że propaganda była ta formułowana w różnych językach i to nie tylko powiedzmy językach tytularnych, tak, na narodów środkowoazjatyckich, ale też chociażby w językach kaukaskich, które no, miały zdecydowanie mniejszą liczbę no, posługujących się nimi, i to jest też i jeszcze mamy tam do czynienia z pisownią arabską, potem przejście na łacinę, także widać te reformy i też jest bardzo wartościową rzeczą to, że autorzy pokazują też, że plakaty, czy szerzej propaganda antyreligijna była też częścią takiej, no można powiedzieć, krucjaty modernistycznej, tak, w wydaniu sowieckim i czasem, jak chociażby widzieliśmy na tym plakacie uzbeckim, no trudno rozróżnić kwestie ściśle religijne, tak, od kwestii czysto społecznych. Tych plakatów, które ja widziałem adresowanych do muzułmanów, powstawało całe mnóstwo i tam też były na przykład, nie wiem, plakaty promujące higienę osobistą, chociażby, czy tam jakieś nowoczesne metody irygacji pól bawełnianych. Krótko mówiąc, wszystko to, co Sowieci rozumieli jako modernizację, i to była tutaj tylko część. Warto też powiedzieć, że to nie pierwsi Sowieci zaczęli wizualnie, można powiedzieć, krytykować religię, czy też ośmieszać jej pewne aspekty. No, istniał chociażby taki satyryczne pismo wydawane przez nastawionych reformatorsko muzułmanów w Azerbejdżanie, Mołla Nasreddin, i tam były też znakomite takie karykatury, może nie antyreligijne, ale karykatury, które wyśmiewały i atakowały to, co ich autorzy uważali za jakieś wsteczne formy religijne, czy takie, bym powiedział, które blokują postęp i modernizację, tak jak oni to rozumieli. Wydaje mi się, że też pada we wstępie bardzo, bardzo dobre sformułowanie pana dyrektora Berenta, że mamy do czynienia z tym, co w głowach mieli czy mogli mieć żołnierze Armii Czerwonej, wkraczając do Polski w 1939 roku. Ja bym to sformułowanie trochę może tam zmienił akcenty, to znaczy nie na, może nie tyle na twierdzenie, że to mieli w głowach, tylko bardziej na pytanie, co mieli w głowach, tak? I czy do końca właśnie to, a wydaje mi się, że bezpiecznie jest stawiać tutaj pytanie, bo jeżeli zastanowimy się nad tym, można
można powiedzieć, projektem modernizacyjno-antyreligijnym, który tutaj no, obserwujemy tak w wydaniu graficznym, to trzeba powiedzieć, że ten projekt miał pewnego rodzaju ewaluację. Tak? On miał ewaluację w roku 1937, kiedy przeprowadzono spis powszechny, którego wyniki były utajnione chyba do roku 90. Z tego co pamiętam, i w tym spisie padało pytanie o wyznawaną religię. Tam chyba było 12 bodaj jakby możliwych kategorii, tak, religijnych, na które można odpowiedzieć. W tym jestem ateistą, tak? No i ponad połowa respondentów jakby przyznała się do wyznawania jakiejś religii poza ateizmem. To oczywiście co do tych wyników, no można się zastanawiać, bo czy z jednej strony tak, można powiedzieć, że no, ten spis zbiegł się, znaczy był w ogóle chyba przeprowadzany, rachmistrze chodzili w prawosławne Boże Narodzenie 6 stycznia, jeżeli dobrze pamiętam. Więc tak, z jednej strony być może tego dnia ludzie byli nastawieni bardziej religijnie, być może też widząc czy czując, że nie wiem, nadchodzi faza zamykania świątyń, być może deklarowali właśnie niejako w formie samoobrony, że są wyznawcami jakiejś religii, a z drugiej strony można powiedzieć, że być może ludzie się bali, być może byłoby więcej tych odpowiedzi pozytywnych. No ale tak czy inaczej przywództwo sowieckie chyba otrzymało taki dosyć wyraźny feedback, że ta propaganda nie przynosi oczekiwanych rezultatów. No propaganda, powiedzmy, połączona z takim gigantycznym projektem modernizacyjnym, industrializacji i tak dalej, że mimo tego, że życie dookoła się zmienia, staje się bardziej nowoczesne, i tak większość ludzi trzyma się przy religii. Potem rzecz jasna, no, mieliśmy w roku 1937, zwłaszcza chyba bardziej radykalną formę walki z religią, której tak naprawdę rezultaty pozostają do dziś dnia, wydaje mi się, że przynajmniej w niektórych obszarach nie do końca jasne. To znaczy, trudno jest określić, jakie straty faktycznie poniosły określone wspólnoty religijne. I mamy kolejny jakby, zresztą na tym tak kończy się książka, w momencie ataku Niemiec na Związek Sowiecki jakby po cichu zostaje zamknięta działalność Związku Wojących Bezbożników, tak, o których tutaj wspominają autorzy, i okazuje się, że tak naprawdę wehikułem mobilizacji ludności nie będzie wcale świetlana przyszłość ani modernizacja, tylko że jednak religia wciąż może być tym wehikułem. Oczywiście przywództwo sowieckie nie poszło nigdy na jakby pełną akceptację wciągnięcia walki z Niemcami pod sztandary religijne, i powiedzmy, jeżeli w Uzbekistanie Ishan Baba Khan, postać ważna dla czegoś, co można by nazwać, nie wiem, czy odrodzeniem religijnym, czy przywróceniem religii, wzywał muzułmanów do walki z Niemcami pod sztandarami dżihadu, tak, czy gazawatu, tak jak to określenie funkcjonowało w Azji Środkowej, no to nie przebiło się szerzej, tak, do propagandy sowieckiej. To raczej drużba narodów była tym hasłem, no ale tak czy inaczej takie wezwania padały, więc świadczy to o tym, że krótko mówiąc, ten projekt poniósł mimo wszystko
porażkę. To, co wydaje mi się też można uchwycić w tej książce, której podkreślę wielką uwagą, jest po prostu próba uchwycenia proporcji i objęcia wszystkich głównych wyznań, tak, w Związku Sowieckim. To jest chyba to, ja mam przynajmniej takie wrażenie, że jakby im dalej kulturowo od prawosławia, tym kreatorzy tej propagandy mieli coraz większy problem ze zdefiniowaniem i określeniem wroga. Znaczy to często przenoszono pewne kalki właśnie wyobrażeniowe na inne wyznania, chociażby na islam, na buddyzm, i to też chyba było przyczyną w gruncie rzeczy porażki, jeśli chodzi o walkę z tymi wyznaniami. To wydaje mi się takie, nie wiem, moje na gorąco główne refleksje, wrażenia po przeczytaniu tej naprawdę bardzo ciekawej książki, którą polecam wszystkich, i wydaje mi się, że to jest naprawdę ogromny przełom, czy powinien być to ogromny przełom, jeśli chodzi u nas nad badaniami, nad procesami ateizacyjnymi, czy walką z religią w Związku Sowieckim w tym okresie tak dowojennym. No krótko mówiąc, wszyscy ci, którzy się tym zajmują bądź chcą zajmować, otrzymują bardzo poręczne narzędzie, znaczy znakomicie przygotowany zestaw źródeł wizualnych, bardzo ważnych źródeł, które dotychczas, mam wrażenie, no, były raczej u nas tak traktowane drugoplanowo. No, to jest coś, co powiedzmy toruje sobie drogę dzięki mediom społecznościowym, które czynią naszą percepcję coraz bardziej wizualną. Tam każdy pewnie widział w internecie to takie zdjęcie, to taki plakat, natomiast nie otrzymał systematycznie przygotowanego wyboru znakomitym tego opracowaniem. Także panowie, jeszcze raz gratulacje i wszystkich zachęcam do kupowania na Wigilię tej książki. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, Jerzy. Szanowni Państwo, ja oczywiście podpisuję się pod tym wszystkim, co przed chwilą dr Rochoziński powiedział, dlatego że to jest w pierwszej kolejności przede wszystkim doskonała baza źródłowa. Dima i Aleksander zebrali wiele plakatów w jednym miejscu, które znajdowały się w kilkunastu archiwach, które zresztą są wymienione na samym końcu tejże książki. Ale oprócz tego, że jest to baza źródłowa, do której warto sięgać, żeby w pewnej mierze zdać sobie sprawę ze skali projektu, jakim było tworzenie tego nowego imaginarium wizualnego Rosji sowieckiej, które, ja tutaj się zgadzam z moim przedmówcą, bardzo często kojarzymy w warstwie wizualnej przede wszystkim z filmem, z dziełami Eisensteina, Dzigi Wiertowa, etc., etc. Panowie pokazujecie, że w istocie plakat jako pewnego rodzaju nowa forma nieco komiksowa pełnił tutaj ogromną rolę, i też jakby skala i istotność tych, którzy tworzyli te plakaty, również pokazuje, jak bardzo dużą rolę polityczną władze bolszewickie wiązały z samym plakatem. Ale oprócz tego, że ta książka jest niezwykle pięknie wydaną przy okazji, bazą źródłową, no to panowie popełnili też bardzo konkretny, ścisły naukowy wstęp, w którym postawione są różnego rodzaju tezy i hipotezy. Z większością z nich się zgadzam, z niektórymi nie do końca, i w związku z tymi, z którymi się zgadzam nie do końca, chciałbym wam zadać przede wszystkim kilka pytań. W pierwszej kolejności właśnie o tę cezurę czasową, którą wybraliście. Ja w domyśle myślę o tym, że oczywiście rok 1918 jako pierwszy rok osadzenia się władzy sowieckiej po rewolucji, no i rok 1941, czyli wybuch Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, jako pewien moment zamknięcia i zejścia, tak jak powiedział dr Rochoziński, tej walki antyreligijnej na drugi plan. No i teraz kwestia jest taka, że tutaj w jednym z pierwszych zdań we wstępie piszecie panowie, zresztą Dima o tym wspomniał, że
brak pamięci, brak pewnej wspólnej tożsamości i historii Sowietów wymagał tego, żeby stworzyć nowego rodzaju mit, który miałby być wiążący ta tak bardzo mocno zróżnicowanej etnicznie, politycznie, etc., tej mieszance kulturowej zamieszkującej nowo powstałe państwo. Nie było już mitu imperialnego i odżegnywano się od niego również w pewnej mierze, wobec czego postawiono na ateizm. I na ile myślicie, że uzasadniona jest taka hipoteza, że wybuch Wielkiej Wojny Ojczyźnianej i początek tworzenia się narodu sowieckiego, powiedzmy, konsolidowania wspólnoty na nowym micie właśnie walki z faszyzmem z jednej strony, spowodował odejście od tego projektu, który chyba nie do końca przez te pierwsze 20 lat istnienia Związku Sowieckiego też się udał jako mit konsolidujący pewną wspólną tożsamość. Więc od tego bym zaczął. Dziękuję Bartku za bardzo ciekawe pytanie i tu trzeba nawiązać, niejako Jerzy już dał odpowiedź na to pytanie w wyniku właśnie to, co potwierdzasz, tego spisu ludności, który był, pokazując, że w 1937 roku jednak od tego to była ślepa uliczka, także to nie zadziałało. Tutaj również chronologicznie jest tak, że tak mówię, że odchodzą w 1941 roku, w ogóle gdzieś tam zanika Związek Wojujących Bezbożników, on gdzieś zostaje zlikwidowany, w ogóle gdzieś tam po cichu, ale po prostu wówczas, tak jak Jerzy też wspominał, nawiązując do tego, że Stalin, wiecie, zwołuje sobór, zwraca się, nie wiem, bracia i siostry, nie wiem, używając tego leksykonu, przyjmując ten język, jakby chcą kreować, jakby wykorzystując teraz to, co się działo i to, co się nie udało, dlatego, żeby ten nowy mit, który po wojnie dopiero się ukształtował, a pamiętajmy, że jakby ten mit powojenny również jest późniejszym konstrukcją z lat 60., kiedy po raz pierwszy w 65 roku hucznie obchodzono zakończenie II wojny, powstali te wszystkie liczne muzea, zaczęła się kryształizować ta pamięć. Do tego czasu z tą kryształizacją pamięci było różnie. Stalin się generalnie obawiał popularności, prawda, Żukowa i innych dowódców, marszałków, więc niestety ten mit jakby się kryształizował później i on stał się głównym potem obowiązującym, no niestety nadal, tak, bo oni jadą na tym micie nadal i krują wokół tego cały, nazwijmy to, swój potencjał, który teraz też inwestują w różny sposób, zazwyczaj agresywny, ale wracając do tego, że rzeczywiście nie udało się im tego konstruktu zbudować i człowieka jakby człowiek sowiecki wykrystalizował się w wojnie, okazuje się, tak, nie tylko w propagandzie antyreligijne, że tutaj, prawda, industrializacja, kolektywizacja, te wszystkie piękne hasła, tak? Tutaj wstajemy, walczymy, pracujemy 300% normy, ale dajemy siebie wszystko, walcząc za ojczyznę. I wtedy potem ten konstrukt przerzucił się na kształtowanie tego homo sovieticus w przestrzeni tej osoby, który walczy o pokój, tak może w ten sposób to ujmę. Może Sasza chciałby jeszcze więcej coś dopowiedzieć. Трішки так. Дякую. Дякую, Єжі, за таку прекрасну промоцію і такий відгук. І дякую, Братоломею, за це питання. Дмитро частково вже відповів на нього, але я би хотів наголосити, що ця верхня межа, 41-й рік, коли ми, власне, закінчуємо надавати ці зображення, вони були до 43-го року. Тобто сама система пропагандистська, вона ще продукувала ці речі, зрозуміло, не в тих масштабах і не в тому об'ємі, який був необхідно, тому що змінилися акценти. Інструмент пропагандистський, він працює доволі цікаво, і Дмитро про це казав. Вони зрозуміли, в принципі, що наразі оцей міф про обложену фортецю, що є зовні набагато більше ворогів. От коли вже відкинули цю ідею, власне, з початком і невдалою співпрацею з Гітлером, от відкинули цю ідею нести на багнетах червоних світову революцію далі, вони зрозуміли, що потрібно просто призупинитися і замаркувати для власного населення основними ключовими ворогами – це зовнішній світ. І оці, власне, буржуї, і ці польські пани, які були на
плакаті 20-х, там від 17-го до 20-го року, вони потім стали ключовими образами ворожими, там і той самий образ Пілсудського, і таке інше. Вони потім перекочували вже на рівні з Гітлером, тобто це зовнішній ворожий світ, тобто це вороги зовнішні. А з внутрішнім змінили акценти на те, щоб краще співпрацювати, бо співпрацювати і використовувати релігію власних своїх цілях задля того, тому що це був теж доволі цікавий інструмент впливу. Ось і саме тому, власне, така от це дата 41-й рік, початок війни, вона можна вважати переломною для антирелігійної пропаганди в цьому плані, тому що власне вона ще продовжувалася, але вже акценти змінилися. І Дмитро там дійсно правда сказав і про Сталіна, і про Жукова, і потім ці звернення повернулися для консолідації, мобілізації в першу чергу свого населення, тому що Російська імперія часів царизму використовувала також доволі потужно от релігійні бачення і релігійний світогляд. І ми пам'ятаємо про плакати Першої світової війни, от і лозунг «За Бога, царя і Отечество», і його просто потрібно було трансформувати, дещо переформатувати. Тому, власне, це є такою фінальною датою для нас 41-й рік. Хоча знову ж таки, пропагандистський апарат продовжував продукувати ще фактично до 43-го року, потім все зійшло на нівець. Цим почали займатися релігійним питанням більш профільно спеціальні служби. Дякую. Dzięki. Jerzy, chciałbyś jeszcze coś dodać tutaj do tego wątku? Nie, no myślę, że już tutaj panowie powiedzieli wszystko, co się dało. Znaczy, czy rzeczywiście, no. Dodałbym od siebie, że faktycznie tak, teza, że ateizm był planowany jako spoiwo nowego człowieka radzieckiego, wydaje się trochę dyskusyjna, to znaczy w tym sensie, że już czysto abstrakcyjnie rozważając, no, nie może być spoiwem coś, co stanowi jedynie negację, tak? To znaczy pewnie lepiej byłoby powiedzieć, że ateizm, ale w połączeniu, tak, znaczy z elementami pozytywnymi, tak, to przede wszystkim chyba modernizacja, tak, no, lepsze życie na ziemi. Tu się można z kolei zastanawiać, na ile te wizje przyszłości, na ile same w sobie nie były quasi religijne, no ale to jest oczywiście na osobną i dużą dyskusję. Natomiast jeżeli też wybiegniemy trochę w przód, to jeżeli mówimy o tym, że propaganda antyreligijna dalej trwała po wojnie. Oczywiście jest to prawdą, bo ona trwała, choć w zróżnicowanej formie. Natomiast wydaje mi się, że warto tu dodać, że wojna uruchomiła pewne procesy oddolne, trzeba to powiedzieć, w sferze religii, których nie udało się później zatrzymać, bo powiedzmy jedną sprawą jest tworzenie instytucji, czy przywracanie instytucji, powiedzmy, nadzoru nad religią, typu tam duchowne uprawnienia muzułmani, czy odnoszące się do innych religii, które oczywiście były infiltrowane przez KGB, miały być takimi oficjalnymi reprezentacjami danego wyznania czy danego obszaru. Natomiast to jest jedno, jak się studiuje chociażby dokumenty lokalnych pełnomocników Rady do Spraw Kultów Religijnych, tam potem połączono w Radę do Spraw Religii, to ja akurat przyglądałem się z obszaru północnego Kazachstanu takim sprawozdaniom i tam widać, że tak, że pewien entuzjazm patriotyczny Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, uruchomiony wtedy, wiązał się też z tym, że na przykład tak, zbiórkę na kolumnę czołgową
przeprowadza wśród lokalnej ludności ktoś, kto jest określany mianem tam samozwańczego muły, tak? Powiedzmy. I teraz trudno jest kogoś takiego przystopować, tak? W momencie, w którym nawet najdrobniejsze koncesje zostają przyznane, to okazuje się, że tak, że patriotyczny obowiązek, czyli powiedzmy zbiórka na sieroty po frontowikach, jest jednocześnie muzułmańskim zakatem. I jak tego zakazać, skoro ktoś zbiera na sieroty, tak, po żołnierzach Armii Czerwonej? Dalej, pochówek na przykład żołnierzy i nie tylko, staje się taką sferą, gdzie, no tak jak ja patrzyłem, to jeszcze w latach 70. były takie krytyczne, pan powiedziałbym nawet historyczne głosy, że jak to jest, że na cmentarzach muzułmańskich tak dokonuje się pochówku zgodnie z rytuałem religijnym i tak dalej, ale to jest wszystko, to są wszystko procesy, które zostały uruchomione na fali patriotyzmu Wielkiej Wojny Ojczyźnianej i którymi już potem w żaden sposób nie udało się powstrzymać. I można tam było kontrolować, ograniczać i tak dalej. I w tym sensie można powiedzieć, no ja akurat jakoś bardziej jestem, nie wiem, zaznajomiony z obszarem środkowoazjatyckim, ale powiedzmy, że taki widok starszego pana w tiubetejce, który wychodzi z meczetu obwieszony radzieckimi orderami, to jest właśnie, no tu mówimy o wizualnych elementach, to jest taka najbardziej wizualne potwierdzenie zrośnięcia się, bym powiedział, kultu, mitologii Wielkiej Wojny Ojczyźnianej z lokalnymi formami religijnymi, tak, tutaj w tym przypadku z islamem. I to jest drugi fascynujący proces, wydaje mi się, że też ciągle wymagający badań, ale muszę powiedzieć, że książka obu panów jest takim dobrym też punktem wyjścia do dalszych badań, bo dzięki niej możemy zobaczyć, co nie wyszło wtedy, żeby mieć obraz, dlaczego później coś mogło się odrodzić. I to wydaje mi się tyle. Dziękuję bardzo. W nawiązaniu będę kontynuować ten wątek, dlatego że tutaj, Jerzy, poruszyłeś właśnie kwestię islamu. Panowie, no tutaj w swojej książce staraliście się przedstawić podejście propagandy sowieckiej w formie plakatu do różnych wyznań. Natomiast no, wiemy, że ono jest zróżnicowane, dlatego że w przypadku prawosławia, w przypadku rosyjskiej cerkwi prawosławnej jest tu też ten element polityczny, czyli przedrewolucyjny związek tronu i ołtarza, jednocześnie połączony z posiadaniem kapitału, nie tylko kulturowego, ale oczywiście zasadniczego posiadania chociażby ziemi. Inaczej jest w przypadku katolicyzmu, też zupełnie jest inaczej w przypadku tych muzułmańskich okrain dawnego imperium. Wiemy, że już za czasów imperialnych islam traktowany był jako znacznie bardziej wsteczne wyznanie niż prawosławie czy katolicyzm, czy inne odłamy chrześcijaństwa. Inaczej to pewnie wyglądało też zupełnie w przypadku południowej Syberii, buddyzmu i szamanizmu, etc. Są też różne okresy, o których wspominaliście. Zupełnie inna była dynamika tego plakatu w okresie wojny domowej do 22 roku, zupełnie inna jeszcze w okresie życia Lenina i w walce o władzę i zupełnie inna po roku 29 i w latach 30. Ale skupiając się nie na tym podziale czasowym, ale właśnie na tym podziale religijnym. Na jakich elementach różnicujących przede wszystkim, jeżeli
bo w część tych plakatów, jak pokazywaliście, ona była publikowana w różnych językach, a w tej samej dokładnie formie, to znaczy to było bezpośrednie tłumaczenie. A gdzie znajdowały się te różnice? Gdzie znajdowały się te najważniejsze elementy, które różnicowały podejście władzy sowieckiej z jednej strony do prawosławia, z drugiej strony do katolicyzmu, do islamu, do buddyzmu, etc., etc.? Gdzie tu jest ta najważniejsza różnica, jeśli mogę was prosić o zarysowanie tego aspektu? Nie wiem, kto pierwszy, czy ja, dziecię, Sasza. Ja spróbuję zacząć i ten. Dziękuję za zapytanie. Rzeczywiście te różnice, tak jak wspomniałeś, wynikali w zależności od chronologii. Tak wiadomo, że w 29 roku, kiedy powołali Związek Wojujących Bezbożników, to była bardziej agresywna propaganda, do tego czasu mniej agresywna. Jaka różnica w komponentach religijnych stanowi, to ciekawym jest to, że właśnie te wszystkie, nazwijmy to pomniejsze religie, tam buddyzm, szamanizm albo też islam, często według tego, co tam udało się nam odkryć, jakby byli oddolne. To była grupa komunistów, które tam oddolnie jakąś komórkę, prawda, gdzieś tam w Buriacji proponowała, i tam ta propaganda odróżniała się od innej. Na przykład wiadomo, że to wyśmiewany obraz, prawda, popa albo jego wynaturzeń, albo cerkwi, który chciał wydoić, tak, biedaczyny, prawda, ze wsi, jakby taki motyw pojawiał się. Tutaj często, tak jak już wspominaliśmy na początku, ta na przykład antybuddyjska albo antymuzułmańska propaganda wiązała się jakby z działaniem pro, to znaczy to było, że my jesteśmy za walką z analfabetyzmem, my jesteśmy właśnie za tym, żeby się dobrze urządzić swoje życie, tak, odejść od tych wszystkich rzeczy i albo na przykład zapoznać się z tymi nowinkami, nazwijmy to europejskimi, które były też tutaj jakby te oddalone jakby okrajne Związku Sowieckiego, trzeba w ten sposób zachęcić. Również ja spotkałem się z taką opinią, że późniejszy nacisk i w inny sposób walka właśnie z islamem albo buddyzmem była spowodowana to, że jednak za czasów carskich, no, car to jakby też źle traktował te religie, i oni nie chcieli wprost jakby naśladować tej polityki, który robił car. Dlatego proponowali inne rozwiązania, właśnie takie bardziej walka o prawa kobiet, walka o prawa dzieci, szeroka nauka, walka z analfabetyzmem. Moim zdaniem to jeszcze również wynikało z polityki międzynarodowej, bowiem wówczas moment kokieterii między Związkiem Radzieckim a Turcją, to może też wpływało na to, że nie chcieli tak mocno na początku uderzać w te części Związku Sowieckiego, Republiki Muzułmańskie, dlatego że kokietowane, planowano, prawda, jakiś tam, nazwijmy to, nacisk na wschód, nazwijmy to tak, żeby tutaj między nimi nieść tą ideę komunistyczną. Ostatecznie to nie wyszło, między innymi z tym była związana również zmiana alfabetu, tak? Tak a propos, pod kątem Turcji zmieniono na łacinicę, a potem z tego się wycofało, kiedy widzieli, że ta polityka nie będzie działała, i dlatego ta propaganda była inaczej skonstruowana, również moim zdaniem dlatego, że to było odzwierciedlenie tej polityki zewnętrznej. Sasza? Дякую. І ще така коротка буквально ремарка, але на мій погляд, на мою думку, вона є дуже важливою. Опрацьовуючи, власне, мемуари дуже багатьох художників, які працювали з антирелігійною пропагандою, варто зазначити іще і той факт, що дуже часто для республік, в яких домінували, наприклад, в даному випадку ми візьмемо іслам, готували продукцію, власне, представники національних меншин, які знаходились на зовсім іншій території. Так, дуже багато плакатів було створено на території власне України, і потім вони тиражувалися, ці образи тиражувалися на території там і Узбекистана, і Таджикистана. От, і це теж є дуже важливим, тому що насправді головне завдання було знайти безпосередньо виконавця того, хто буде формувати цей образ, і поставити йому чітку конкретну задачу. Якщо ми побачимо розвиток агітаційно-пропагандистського апарату, як, власне, відбувалося його
становлення і зростання, тому побачимо, що саме на 20-30 роки припадає найбільше, в принципі, кількість цих методичних вказівок, звернень і настанов, що потрібно, як потрібно. І головне, опиралися в першу чергу на той актив, який підтримував ідею більшовизму, червоного терору в подальшому, і ті, які, власне, хотіли апелювати і могли підкреслити ті чи інші образи. І дуже часто митці отримували завдання по створенню образа в вербальному форматі, тобто їм просто прописували те необхідне, що потрібно зобразити, а вони вже мали це зробити безпосередньо як, ну, як виконавці цього завдання. Дякую. Szanowni Państwo, doktor Jerzy Rochoziński będzie nas musiał chwilę wcześniej opuścić, więc prosiłbym jeszcze tutaj o głos w tej sprawie i ewentualnie każdy dodatkowy wątek, który Jerzy chciałbyś poruszyć jeszcze przed wyjściem. Tak, to już będzie, że tak powiem, moja ostatnia wypowiedź, bo faktycznie muszę za chwilę się niestety ewakuować. Oczywiście, tak jak wszyscy mówiliście, propaganda antyreligijna miała swój wewnętrzny i zewnętrzny wymiar i to było uzależniane od sytuacji międzynarodowej. Też wydaje mi się, że w myśleniu sowieckim funkcjonował generalnie taki schemat myślenia, że są religie, które mają, że tak powiem, swoje centra i główne ośrodki na terenie Związku Sowieckiego. Takim na przykład centrum był Takie Czmiadzyn, tak, dla Ormiańskiego Kościoła Apostolskiego, a są religie z ośrodkami zewnętrznymi, no i to przede wszystkim był katolicyzm, tak, z Watykanem jako taką zagraniczną agenturą i tak dalej. Więc to determinowało zarówno natężenie, jak i zniuansowanie tej propagandy. Z kolei w okresie powojennym tak się też akurat trafiło i to miało już na pewno ściśle umocowanie w polityce międzynarodowej. Na przykład Uzbekistan zaczął pełnić rolę takiej troszeczkę wizytówki dla krajów trzeciego świata i miejscowemu przywódcy, tak, Szarafowi Rashidowowi, pozwolono uprawiać taką dyplomację, oczywiście w określonych granicach, która, no, między innymi się sprowadzała do tego, że Rashidow oprowadzał, powiedzmy, delegacje z krajów arabskich po zabytkowych meczetach, tam, tak, Samarkandy i Buchary, które w związku z tym można było odnowić, ale odnowić jako pomniki kultury, a nie budynki kultu religijnego. Więc to oczywiście miało swoje wszystko uwarunkowania zewnętrzne, też, no nie wiem, w ściśle jakby takim kulturowym już aspekcie też warto pamiętać, że paradoksalnie bywało tak, że i Rosja Carska, i Związek Sowiecki bywał też taką przystanią dla niektórych narodowości, którym w związku z tym, że one funkcjonowały na terenie kilku państw, to udzielano pewnych koncesji dość dużych kulturalnych, no dość powiedzieć o Kurdach, tak, na Kaukazie, którzy w okresie radzieckim chyba mieli, co może wydać się dziwne, ale największą autonomię w sferze kulturalnej, tak, bo własne tam prasa, radio chyba i tak dalej, no, oczywiście w ramach sowieckiej propagandy, ale było to więcej niż mogli mieć w Turcji, tak, czy w Iraku. Na przykład, no i też jest ciekawy kazus Ujgurów, którzy na przełomie lat 50. i 60. uciekli przed prześladowaniami chińskimi na tereny, tak, Związku Sowieckiego, na tereny Kazachstanu, Kirgistanu dalej, i gdzie mogli też zachować więcej autonomii kulturalnej niż w Chinach i na przykład zachowali, dlatego i do dzisiaj zachowują, piśmienność arabską, tak, bo jakby nie załapali się, mówiąc kolokwialnie, na
i na zmianę alfabetu w Związku Sowieckim i też na całą kampanię antyreligijną, także obraz jest na pewno zniuansowany, no ale też no, rzecz jasna, jakby w tego typu publikacjach autorzy muszą dokonywać wyboru, tak? Znaczy, wydaje mi się, że ja tutaj oczywiście wybiegałem chronologicznie, ale że otrzymaliśmy to, co najważniejsze. Natomiast rzecz jasna, to wymaga wielu komentarzy, wielu glos, bo sytuacja miała swoje lokalne niuanse i o tym zawsze powinniśmy pamiętać. Ja teraz bardzo wszystkich Państwa przepraszam, ale będę musiał uciekać. Także jeszcze raz dziękuję za udział, jeszcze raz gratuluję autorom. No i wszyscy oczywiście otwieramy pod choinkami książkę panów Majewskiego i pan to wesołych świąt wszystkim życzę i też szczęśliwego nowego roku. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, Jerzy. Dzięki. Dziękuję bardzo, dziękuję. Jerzy, za obecność na spotkaniu. Proszę Państwa, ja proponuję, że jeżeli ktoś z Państwa miałby pytanie, to proszę po prostu włączyć kamerę, podnieść rękę. Tak wizualnie można też skorzystać tutaj z tych narzędzi oferowanych przez Zoom i przez reakcję, tę rękę podnieść. Zanim pojawią się jakieś pytania, chyba że jakieś już teraz widzę, ale nie widzę, przejdę do kolej... A, przepraszam bardzo, dobrze. No to bardzo proszę, pan profesor Mariusz Mazur. Dzień dobry Państwu, Mariusz Mazur, pracuję w Instytucie Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W etosie nauki jest polemika, jest niezgadzanie się. Ja pozwolę sobie na polemikę, a nie na wychwalanie, bo tego już dzisiaj sporo było. Otóż od razu powiem, że książki nie czytałem, ponieważ dopiero wczoraj ją kupiłem, więc zapewne będę miał ją jutro albo pojutrze. Natomiast czytałem ten wstęp, który panowie zamieścili gdzieś w internecie, można do niego sięgnąć. I stąd moje chyba polemika faktycznie bardziej niż jakaś refleksja. Znaczy, po pierwsze, w tytule umieściliście panowie słowo grafika. W sztuce pojęcie grafika ma swoje konotacje, ma swoje znaczenie. Ani we wstępie, który czytałem, ani dzisiaj nie padło pojęcie grafika, raczej plakat. Tak? Bo między plakatem a grafiką z punktu widzenia sztuki jest pewna różnica. Oczywiście możemy wchodzić tutaj w dyskusję, na ile plakat jest grafiką, ale doskonale panowie wiecie, że to jest jednak troszeczkę coś innego. To zastosowanie tego słowa jest tutaj raczej potoczne niż naukowe. Druga kwestia, i to już jest moje pytanie. Ani dzisiaj, ani we wstępie nie przeczytałem, do jakiej teorii panowie się odwołujecie. To znaczy, tutaj padło słowo metodologia, niestety pan Aleksander Majewski nie przedstawił metodologii, przedstawił metodykę, czy fragment metodyki badań. Tak, no ale ja rozumiem, no, kilka minut, więc nie można było tego zrobić, ale to na pewno nie była metodologia. No ale ja właśnie bym spytał o ten warsztat, o tę metodykę. To znaczy tak, nie widzę tutaj odniesień do teorii, w ogóle do badania wizualności. I jak zobaczyłem ten tytuł i zobaczyłem, że to jednak nie jest grafika, to od razu pomyślałem, aha, to idziemy właśnie w tę stronę. Gdzie są teorie propagandy? Gdzie są teorie wizualności? Gdzie są teorie badania plakatu, badania semiotyki, badania ikonologii? To jest moje pytanie do panów. Być może one znajdują się dalej, gdzieś w dalszej części książki poza wstępem. Druga kwestia, również polemiczna, ale tutaj już niestety pan doktor wyszedł, więc nie będę z nim bardzo mocno polemizował, ale na szczęście jest pan doktor Bartłomiej Krzysztań, który też to powiedział, te słowa o tym, że dotąd było bardzo mało publikacji na temat sztuk wizualnych poza filmem. No nie do końca tak jest. No mamy jednak sporo tych prac. No i mamy Bonnell, jej Iconology of Power, mamy Plamera i jego Kult Stalina, książka świetna, zresztą książka wyłącznie na podstawie wizualności pozafilmowych. Tych prac mógłbym wymieniać w tym momencie, prawdopodobnie jest ze 40, ich jest dużo.
Oczywiście ich jest mniej niż na temat filmu z jednego banalnego powodu. Po pierwsze, więcej ludzi interesuje się filmem niż ikonografią wizualną inną, to znaczy właśnie plakatem. Na filmie znamy się wszyscy, tak? No, można powiedzieć, na plakacie już nie. Więc to jest powód taki zasadniczy, a tutaj obaj panowie powiedzieli, że no, tego jest znacznie mniej i w tym momencie to wypełnia pewną lukę. Kwestia następna. I to jest też moje pytanie do pana. Czy faktycznie ten projekt poniósł porażkę? Ja przyznam, że ja trochę zajmuję się historią najnowszą, trochę zajmuję się badaniem wizualności, trochę zajmuję się propagandą, czy badaniem propagandy i zacząłem się w pewnym momencie zastanawiać, czy my niezbyt łatwo szastamy, ja również to robię, czy niezbyt łatwo szastamy sobie tym pojęciem, że no, coś się nie sprawdziło. My możemy to powiedzieć na przykład, jeśli chodzi o socrealizm w Polsce, że on się kompletnie nie sprawdził, bo się w momencie, kiedy nie trzeba było go używać, on się po prostu zawalił. Tak? No, ale to są lata 49-55. No więc kilka lat to było zbyt krótko, żeby wszedł on do mentalności. Ja podeprę się tutaj nazizm. Proszę zwrócić uwagę, jak mocno nazizm i ideologia nazistowska, koncepcje nazistowskie weszły w mentalność społeczeństwa niemieckiego. Czy czasem nie przesadzamy, mówiąc, komunizm kompletnie się nie przyjął, antyreligijność kompletnie się nie przyjęła? Ja bym spytał o instrumenty badania tego. Na jakiej podstawie my możemy to mówić? Ponieważ ja przyznam, że ja takich instrumentów sam nie znam. Wiemy, że sondaże to jest zupełny absurd, mówienie o sondażach, bo ponieważ one są całkowicie fikcyjne, no więc nie możemy się na nich opierać. Ja mówię, nie znam takich metod, bardzo chciałbym się tego nauczyć. I jeszcze jedna uwaga, nie wiem, który z panów powiedział, przepraszam, nie pamiętam, że ateizm jako instrument budowy nowego człowieka jest tylko negatywny, więc raczej nie był instrumentem, był absolutnie. Uwierzcie mi Państwo, ateizm był instrumentem budowy nowego człowieka. To ja się nie zgadzam z tym zdaniem, że on jest czymś negatywnym. Z punktu widzenia teologii czy osoby wierzącej tak, ale z punktu widzenia nauki nie. To tyle, dziękuję bardzo. A jeszcze jedna kwestia. Bardzo się cieszę, że ta książka powstała i ta źródłowość książki mi tutaj bardzo pasuje, ponieważ no, nie trzeba będzie jechać po żadnych muzeach do Rosji czy do Ukrainy, tylko będę mógł spojrzeć do tej książki. Tego na pewno gratuluję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Zanim oddam głos naszym tutaj gościom, to ja tutaj w imieniu swoim i w imieniu Jerzego Rochozińskiego może o kwestii po pierwsze negacji. Wydaje mi się, że doktor Rochoziński powiedział nie o tym, że to nie jest projekt tożsamościowy, tylko że jest to niepełny projekt tożsamościowy, dlatego że jest projektem, który jest oparty tylko i wyłącznie na negacji. A to jest rzeczywiście, jeśli popatrzymy na to z perspektywy studiów wspólnotowych, w jakiejś mierze, w mierze uwarunkowane, dlatego że wyłącznie na negacji nie da się budować nowej wspólnoty i nowej tożsamości. Tak bym interpretował to, co powiedział doktor Rochoziński, aczkolwiek był to, tutaj się z panem profesorem zgadzam, niewątpliwie bardzo istotny element budowania tej nowej tożsamości. Jeśli chodzi zaś o kwestię tego, co ja powiedziałem w kontekście filmu i plakatu, to raczej tylko figura retoryczna i kwestia percepcji publicznej, dlatego że ja sobie doskonale zdaję z tego sprawę, że w nauce powstało wiele prac, sam jestem autorem takowej, które sprowadzają się w dużej mierze do analizy ikonografii czy semiotyki przestrzeni politycznej jako elementu właśnie tworzenia tożsamości czy przestrzeni pamięci. Natomiast ja mówiłem o tym, w jaki sposób my po prostu percepujemy na poziomie takim bardzo publicystycznym. I rzeczywiście tutaj, ze względu na to, co pan profesor sam powiedział, to znaczy na to, że w jakimś sensie wszyscy znamy się na filmie, bo wszyscy filmy oglądamy, no jest przyjęte w jakiejś mierze, tak a priorycznie niejako, że to film był tym głównym narzędziem sowieckiej propagandy, szczególnie w tym pierwszym okresie, a nie plakat, tak? Także to z mojej strony na te dwa zagadnienia i już oddaję głos Aleksandrowi i Dimie, bo to nie ja jestem głównym bohaterem tegoż dzisiejszego spotkania. Tak, dziękuję panie profesorze za te polemiki i głosy, bardzo, bardzo interesujące i też na pewno wzbogacające. A propos nazwy,
Długo chodziliśmy, ja też chodziłem z naszymi redaktorami również wokół tej nazwy. Pierwotnie była inna nazwa, właśnie sowiecki plakat antyreligijny, coś takiego. No, ze względu na to, że w książce są przedstawione nie tylko plakaty, ale również karykatury i afisze, na przykład kinowe, na przykład o ten film Opium znany, prawda, to za podpowiedzią, prawda, i recenzenta, i tutaj naszych uznaliśmy razem, że użycie słowa grafiki będzie bardziej to jest zasadne ze względu na mnogość tych form, które przedstawiono. Wiadomo, że większość to są książki plakaty, ale są również karykatury, są również właśnie te afisze, które wykorzystują. Plastinki. Tak, i dlatego, dlatego tak, tak taka była podpowiedź, tak uznaliśmy, że lepiej użyć tej nazwy bardziej, nazwijmy to szeroki. Tutaj widzę również jest głos, nazwijmy to na czacie, który jakby popiera tą naszą ścieżkę. Widzę, nie wiem, kto to napisał, ale też można w sumie przeczytać, że jakoś jest zrozumiano. Mówisz, no to my wybieraliśmy i pierwotnie była inna nazwa, jednak do tej doszliśmy ze względu na tą mnogość. A drugie pytanie na temat teorii. To jest bardzo zasadne i ciekawe. Ciasne, akurat Aleksander jest wielkim specjalistą w kwestii teorii rozumienia i semiotyki plakatu. O tym pisał właśnie swój też doktorat, który jest dostępny w języku ukraińskim. I my staraliśmy się, może z określoną szkodą, jakby nie wchodzić w ten kierunek, jakby wynieść go do tej strefy, do konkretnych plakatów, bo część plakatów, albo znaczy większość, my staraliśmy się w jakiś sposób dekonstruować pod plakatem, komentując jego w dalszej części książki, nie zakładając tej teorii, na przykład semiotycznej, nie opisując się w tym wstępie, staraliśmy się pokazać chronologię, w jaki sposób ten plakat był wykorzystywany w działalności antyreligijnej. To jest dobry pomysł. Może byśmy inaczej to byliśmy, jakby wpadliśmy na to wcześniej, ale to by na pewno nam bardzo rozbudowało ten wstęp. Też tego nie chcieliśmy, żeby to było aż takie mocno akademicki, aczkolwiek ty, jak do pana książka, mam nadzieję, że jak najszybciej, teraz wiadomo, są zakorkowana poczta ze względu na okres świąteczny, dotrze, no tam częściowo to jest zrobione pod konkretnymi plakatami, którymi wybraliśmy, dlatego żeby ich w odpowiedni sposób dekonstruować i też sposób jakby no, teoretyczny opisać, na co trzeba zwrócić uwagę, co wynika, z jakiego koloru, z postawienia jakich no, postaw określonych ludzi, obrazów, które tam są przedstawione. No, mam nadzieję, że może to w jakiś sposób też zadośćuczyni ten nasz wybór w ten sposób napisania wstępu, a nie inaczej. I może Sasza jeszcze więcej troszkę. No, dziękuję, pan Mariusz. Дійсно, це така ж слушна заувага, і мабуть, це така прикрість, що ми дійсно такі не додали бодай кілька сторінок методологічних, власне, до деконструкції цього, ну, і, так би мовити, зображення. Просто знов таки, як Дмитро важно точно зауважив, ми все-таки на широкий загал орієнтувалися. І тому, власне, ось про цей негомогенний текст, да, іконічне і вербальне, а також семіотику самого плакату ми не розписали і підходи, власне, не виклали. Це, в першу чергу, моя проблема, дійсно. Я її не подавав, оскільки в 2018 році випустив монографію свої «Політичні плакати, карикатура як засоби ідеологічної боротьби в Україні» в 1939-1945 році. І там, власне, присвячено цьому дуже величезну кількість листажу. Ось, і тому не хотілося переобтяжувати в першу чергу людину, яка візьме це видання і прочитає. Але, бачите, дійсно слушно, треба було в якомусь спрощеному вигляді хоча б кілька сторінок методику подати. Тому дуже вам дякую за це. Обов'язково, сподіваюся, в наступних проєктах ми врахуємо те, що обов'язково подавати, і такі теоретичні, методологічні підходи до деконструкції, до розуміння того чи іншого зображення чи полімодального коду. Дякую.
Dziękuję bardzo. Ja może tutaj przytoczę to, o czym Dima wspomniał, to znaczy głos pana profesora Donaja z czatu. I to jest plakat definiowany jest jako artystyczny gatunek grafiki użytkowej. Czyli wydaje mi się, że możemy to w jakimś sensie spełniający funkcję informacji, reklamy, propagandy i agitacji politycznej, więc w jakimś sensie to wybór chociażby takiego sposobu definiowania broni. Wybór samego słowa grafika w nazwie. Szanowni Państwo, czy są jeszcze jakieś pytanka, czy wśród naszych gości tutaj A przepraszam, a zgromadzonych? co z tą porażką? Co z tą porażką? O, to jest dobre przypomnienie. Tego panowie nie pociągnęliście. Dima, a potem pani Olga Kowalewska. Panie profesorze, poproszę jeszcze raz powtórzyć pytanie, bo ja też jeszcze Saszę czasami przekazuję, bo u niego słaby internet, żeby on też Stwierdziliście panowie, że projekt poniósł porażkę. Ja pytałem, jak to badać? Skąd my to wiemy? W jaki sposób jesteśmy w stanie rozpoznać, że ten nacisk propagandowy, czy nacisk manipulacyjny, nie sprawdził się? Dziękuję. Saszę, chcesz odpowiedzieć? Jakщо може, допоможемо мені з перекладом, я не okay. Умію. To ja zacznę, a potem. Bo jedyną rzeczą, na którą właśnie zwrócił Jerzy Rochosiński, to jest w sensie a propos tej porażki propagandy antyreligijnej, tak? No to ten spis ludności, o którym on wspominał, który był utajniony, ale był znany do decydentów. Jakby to jest jedyna taka, nazwijmy to, rzecz statystyczna, za którą możemy się uchwycić. Oraz te wszystkie dokumenty czy relacje, wspomnienia, które do nas docierają, jak wiemy, w jaki sposób, nazwijmy to, życie religijne nadal funkcjonowało podpolnie, może w ten sposób. Jeśli widzimy, że jakby ta strefa propagandy była na zewnątrz aktywna, nawet ludzie, niektórzy często partycypowali w to, chodząc do tych czerwonych jurt albo tam czerwonych, prawda, jakichś izb, kącików, korzystali z tego, ale nadal w domu są, w okolicach świąt, czy w okolicach, prawda, jakichś, nazwijmy to, granicznych wydarzeń, jak chrzest, jak śmierć, jak ślub, korzystali z tego, jakby partycypowali w to, no bo akurat znam to z przykładów, na przykład ze swojej wioski, akurat urodziłem się w Kazachstanie i tam od dziada, pradziada tam Bukowiński czasami docierał, a nie ludzi, no byli w kolchozie, chodzili tam, partycypowali w tą całą otoczkę, nazwijmy to, antyreligijną, trzeba przychodzić, przychodzili, widzieli, oglądali te plakaty, ale w nocy na przykład gdzieś się zbierali, modlili się i na przykład u nas wszyscy byli ochrzczeni, wszyscy mieli ślub i w jakiś sposób to funkcjonowało, jakby tylko, to wiadomo, że twardych danych nie, że to w sensie nie działało to, że po prostu ludzie to negowali. No to spis ludności plus wspomnienie, to jest jedyna rzecz, na którą mógłbym się powołać. Aleksander? Діма, ти можеш мені, будь ласка, підказати саму формулювання питання? Я не зрозумів саму формулювання з перекладом. Саша, йдеться про те, що тебе питають, яким чином ця поразка антирелігійної пропаганди, да, була вами позначена. Тобто, чи власне ви зафіксували, що ця політика антирелігійної пропаганди вона зазнала поразки, чи не позначили? Дуже дякую. На жаль, ми, оскільки в нас знову ж таки дата книги закінчується 41-м роком, да, ми про це детально нічого не зазначили і не написали про фіаско цієї антирелігійної плакати антирелігійного сегменту візуальної пропаганди у нашому виданні. Ось, оскільки знову ж таки ще на початку я говорив про те, що вона тривала і далі вже під час Другої світової війни, те, що конструкт потім пропаганди російської перетворив на Велику Отечественну війну, все-таки антирелігійне зображення з'являлося досить тиражно, з'являлися листівки, з'являлася значна кількість плакатів, але зрозуміло не того масштабу. Ліквідовувалися вже антирелігійні агітпропи, ліквідовувалися ті центри, які цим займалися, тому про це в нашому безпосередньо цьому виданні немає. Що ж стосується безпосередньо власне з
відповіді на це питання. На превеликий жаль, ми не маємо жодних статистичних соціологічних даних опитувань з приводу того, як власне і яка кількість була піддавалася цій пропаганді чи ні. Тому що ми знаємо, що значна кількість тих людей, найбільших атеїстів і безбожників, навіть які працювали безпосередньо в агітпропах, проводили усну агітацію, вербальну агітацію, тишком-нишком хрестили там своїх дітей, якщо ми говоримо там про православних чи інше, і відвідували релігійні свята і таке інше. Знову ж таки, апелюючи до того, що у нас закінчується альбом 41-м роком дата, тому ми не говоримо власне про поразку цієї антирелігійної кампанії, і про це доволі складно говорити. Тут буде значна кількість насправді векторів і дійсно місць для дискусії, полеміки, оскільки статистичних фактичних даних ми, на превеликий жаль, навести не зможемо, наскільки вона була вдалою чи невдалою. Ми можемо бачити по використанню того візуального образу в подальшому, от в плакатній продукції, що він був достатньо таки вдалим, але це виключно мистецька складова, яка потім перейде в зовсім інший вимір, не стосовно релігійного власне контексту. Дякую. І я перепрошую за своє незнання, тому, власне, мову мені доволі складно. І дуже дякую пані Ользі за допомогу. Дякую bardzo. Пані Ольго, bardzo proszę. Dzień dobry, dziękuję bardzo za to, że Pan nadał mnie głos. Przede wszystkim chciałabym podziękować autorom i Panu Dmytru i Panu Aleksandru za wydanie takiej pięknej książki. Książki, której brakowało na rynku książkowym w Ukrainie. I dlatego dla mnie trochę brakuje głosu z Ukrainy, z tej przyczyny, że tej książki po prostu nie mamy w księgarniach Ukrainy i mam nadzieję, że ta książka dotarnie do Ukrainy gdzieś tam na początku następnego roku. Chciałabym jeszcze zauważyć, że ta książka jest bardzo ważnym wydaniem. Wydaniem o takim charakterze źródłowym. Ten plakat, ta grafika w różnych formach, ona jest takim pięknym źródłem dla badania różnych kwestii, na przykład i funkcjonowania propagandy antyreligijnej, i formowania tożsamości homo sovieticus, i zmiany wartości społecznej, i bardzo różnych innych kwestii. I dlatego uważam, że ta książka jest bardzo ważna. Dziękuję jeszcze raz autorom i spodziewam się, że ta książka ona dotarcie do Ukrainy i oczywiście, że i ukraińscy naukowcy otrzymają możliwość pracować z tym pięknym źródłem i uważam, że ta książka stanie takim, no można powiedzieć, że hitem na naszym rynku naukowym. Dziękuję bardzo. Panowie, to właściwie nie było pytanie, tak, myślę, że możecie się jak najbardziej odnieść. Mam nadzieję, że też to dotrze, bo wiadomo, że no, dystrybucja, nasze wydawnictwo nasze muzealne, a dystrybucją zajmuje się firma, która na outsourcingu u nas pracuje, więc ja nie wiem, jakimi kanałami to dociera. Mam nadzieję, że wiem, że jest duże zainteresowanie i z tego co wiem, że nakład powoli się kończy, więc jak będzie możliwość, prawda, drugiego wydania czy coś, to może uda się nam jeszcze jakieś rzeczy poprawić, o których tutaj też mówiliśmy, także żeby też mieć to na uwadze. Dziękuję bardzo. Aleksander, jeszcze coś chciałbyś dodać może? Я би хотів тільки подякувати. Окей. Панове, маємо ще хвилину часу, więc я собі дозволю ще раз вернутися з kolejnym питанням до вас. О kwestii, która też już została poruszona, między innymi przez Jerzego, i też w pewnej mierze w pytaniach pana profesora Mazura to się pojawiło, to znaczy kwestia właśnie innowacyjności i nowoczesności. I to moje pytanie też jest oparte na pewnym głosie polemicznym, który zresztą już podczas naszej ostatniej możliwości widzenia się z Dimie poruszyłem. Ten tytuł w ogóle, który wybraliście, on w pewnej mierze sytuuje od samego początku
sposób myślenia, to znaczy mówicie o burzycielach świata w natarciu, stawiając się w pewnej mierze jako autorzy po konkretnej stronie, to znaczy stawiacie się na tej, po tej stronie antysowieckiej, tej stronie jednak pokazującej ten plakat w perspektywie tego, że to była wojna z religijnością, która z założenia jest elementem negatywnym. Ale tak jak już mówiliśmy dzisiaj, wiele tych elementów, które były w jakiejś mierze oparte na negacji, które w jakiejś mierze walczyły z tym dawnym porządkiem, one też były projektami innowacyjnymi i modernistycznymi w tym sensie, że łącząc tę wojnę propagandową z religią, wskazywały na elementy, które po prostu były elementami uwsteczniającymi w bardzo wielu miejscach dawnego Cesarstwa Rosyjskiego i powstającego Związku Radzieckiego. Co mam na myśli? No tak jak powiedział Jerzy, pojawiały się tam plakaty, które miały uczyć mieszkańców wsi na przykład higieny. Pojawiały się plakaty pokazujące, jakie były też elementy negatywne politycznie w obecności kościoła, cerkwi prawosławnej przede wszystkim w życiu politycznym, etc., etc. I teraz właśnie moje pytanie mniej więcej brzmi tak, na ile, jeśli tę innowacyjność, nowoczesność, pewną modernistyczną formę przyjętą dla tego plakatu można traktować jako właśnie ten element pozytywny w całej tej propagandzie antyreligijnej? Czy też może jest to tylko i wyłącznie właśnie forma, która wynikała z rewolucyjnego charakteru, takiego totalnie rewolucyjnego charakteru nowego reżimu politycznego? Jak to widzicie? Moim zdaniem plakat jest dobrym przykładem pokazującym fasadowość tego państwa. Chodzi mi o Związek Radziecki. Po prostu to, co pisało się na plakatach, to jest jedna przestrzeń i dlaczego taka nazwa, tak? I tam różne treści się pojawiają, również pozytywny, prawda, o których już wspominałeś, ale również negatywny, prześmiewczy, ale jakby w prost plakacie nie ma, tak, nazwijmy to, jak mówisz, takiego, prawda, bardziej agresywnego dużenia, za wyjątkiem kilku rzeczy. Ale to, co się działo poza tą przestrzenią, nazwijmy to, komunikacji, wynikające z ilości ofiar, które wiemy, które ponieśli księża prawosławni, katolicy, muły, osoby wierzące, w jaki sposób zostało odebrane na przykład mienie, tak, cerkwi, w jaki sposób zostało na przykład odebrane mienie cerkwi pod, wykorzystując głód w latach 20., tak, to pokazuje to, że na plakacie to było prześmiewcze. To pokazuje, że nie chcą dawać, jak trzeba było ludzi wydoić, no to zawsze chętnie, jak trzeba coś dać, pomóc, to cerkiew nie. A w rzeczywistości to wyglądało tak, po prostu wjeżdżał, prawda, oddział Armii Czerwonej, który rozwalał wszystko, ograbiał, wyrzucał świętych relikwii z rak, zabierając te srebrne czy złote raki. To rzeczywistość plakatów, ona była taka fasadowa, jak cała propaganda Związku Radzieckiego. Oni bardzo zachęcali, przecież wiemy, jak udało się zwieść, prawda, nie wiem, Bernarda Shaw i innych, André Gide, którzy przyjeżdżali, byli zachwyceni, prawda, sytuacją, którą widzieli na własne oczy. I ta fasadowość, plakaty antyreligijne również wpisywali się w ten szeroki kontekst sowieckiej propagandy, która była miękka, cukierkowa, ciekawa, prześmiewcza, bardzo dobrze wykonana, bardzo dobrze przemyślana, a rzeczywistość była absolutnie brutalna. Może pokazując, może zobaczyć, porównać, jak wyglądali plakaty pokazujące, zachęcające oddawać pieniądze na walkę z głodem, a jak wyglądała ta rzeczywistość, i wiemy, w jaki sposób i Lenin, i Trocki pisali o tym, że jest akurat dziejowy moment, kiedy możemy zniszczyć cerkiew, ograbić ją z jego dobytku, wykorzystując ten motyw do ratowania głodujących. Więc ja widziałbym tutaj taką sprzeczność, Sasz? Znowu ж таки зі складністю перекладу, але спробую трошки продовжити думку Дмитра. Річ в тому, що за цими зображеннями вони приховували. З одного боку, це був такий офіційний наратив, та, який доносився до населення, до широких мас. З іншого боку, за рахунок цього зображення, цієї яскравої кольорової плями і підтекстівки, здебільшого вони були віршованими або такими гумористичними, насправді ж крився зовсім інший зміст. Тобто деконструювалося повністю все попереднє напрацьоване, гуманне, що було, навіть не зважаючи на імперський період Росії. Те, що Дмитро каже, дійсно, за цим
цими красивими зображеннями, за цим специфічним коміксом нових супергероїв, яких творила радянська влада на той час. От це було виправдання подальший, от такий огульний, абсолютно варварський, варварському нищенню, репатріації і захопленню. Тобто, це за великим рахунком було переділ влади і захоплення матеріальних цінностей, які власне і намагалися отримати більшовики, тобто зруйнувати і забрати собі те, що належить комусь іншому, привласнити це. Знову ж таки, а взамін дати. Нічого, просто пустий лозунг і, звичайно, красиву картиночку. От, власне, в цьому є. І ми це будемо бачити в подальшому, будемо бачити це в абсолютно плакатах, які використовувала в свій час там рання радянська пропаганда, потім пропагандистський апарат уже Другої світової війни, потім періоду Холодної війни. Насправді ж нічого не змінилося. Тобто змінилися формати, змінилися підтекстівки, а образи і методика залишилася та ж сама. І коли в 2014 році, я перепрошую, я з цього починав, але, мабуть, варто також наголосити, що коли в 2014 році на вулицях окупованого Донецька і Луганська з'явилися плакати в часів Другої світової війни з образами того ж самого Дмитра Стаховича Мора і таке інше, які, власне, і формували першу нарацію, перші типологічні образи плакату якраз антирелігійного, вони з'явилися на вулицях міст сучасних і почали закликати до зовсім інших речей. От. Хоча образи залишилися, змінилися лише під текстовка. Російський агітпроп працює так само, тобто за красивими словами, за неймовірними там зображеннями. До речі, як ми бачимо, знеособленими в нашій презентації і в колекції є не так багато плакатів, в яких є справжнє обличчя. Здебільшого плакати і зображення, там, якщо це не фотомонтаж, це такі універсальні образи, універсальний образ того ж самого попа карикатурного, та чи якогось чи когось іншого, в той час як вони залишаються, можуть просто переходити з одної іпостасі в іншу, змінюючи лише вербальну конотацію. У 2014 році чомусь образ Іраклія Моїсеєвича Таїдзе, він покликав захищати родину, але на сході України. А чию родину, яким чином, до якого вступати закликає цей плакат ополчення Донбасу, не зрозуміло, хоча він був дуже прекрасно зрозумілим людям в 41-му році. Змінилася виключно підтекстовка. Тому за цим красивим, за цією красивою кольоровою плямою з підтекстівкою закликом насправді стоять дуже брутальні і дуже страшні речі. Дуже дякую. Дякую дуже. Чи хтось з Państwa ma jeszcze jakieś pytania do naszych dzisiejszych gości? Jeśli nie, to ja bardzo serdecznie dziękuję Państwu za obecność. Bardzo dziękuję doktorowi Aleksandrowi Majewskiemu, bardzo dziękuję doktorowi Dmitrijowi Pancie. Bardzo dziękuję za tę książkę. Oczywiście zwyczajowo nagranie z naszego dzisiejszego spotkania znajdziecie Państwo na YouTubie Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Ja zapraszam już z kolei na kolejne spotkanie laboratorium imienia Richarda Pipesa już w nowym roku. Na samym początku tegoż roku, dokładnie 11 stycznia, rozmawiać będziemy o książce pani profesor Małgorzaty Abbasy o Aleksandrze Gribojedowie, więc w jakimś sensie pozostajemy w przestrzeni okrain dawnego Cesarstwa Rosyjskiego. Ja ze swojej strony życzę wszystkim Państwu wesołych świąt i dobrego, szczęśliwego nowego roku. Dziękuję bardzo i do zobaczenia w roku 2024. Do widzenia. Do widzenia. Dziękuję bardzo, do widzenia. Dziękuję bardzo. Bye.